zainteresowanych, co znajduje się w komplecie z airwrapem, tym elongiem. Więc otwieram, ja już to otwierałam wcześniej, przed chwilą w sumie kręciłam na Insta. No i mamy końcówki. To jest końcówka do suszenia, ta standardowa, którą pewnie wszyscy kojarzą, bo ona ma tak w dół suszyć włosy. To akurat ja nie potrzebuję, w sensie najmniej mi to może być potrzebne, bo ja po prostu nie prostuję włosów. To mnie interesuje. Zobaczymy, jak sobie poradzi z moimi włosami. Tutaj mamy grubsze loki, więc też jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ponoć te końcówki montuje się ultra łatwo, więc też zaraz to będziemy testować. Tutaj mamy końcówkę, która w sumie tam mnie najbardziej interesuje, czyli odbicie włosy u nasady. No, zobaczmy. Ta jedna była, ta jest chyba do włosów cienkich, ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. I ta jest do włosów grubych, natomiast teraz, ponieważ ja go kupiłam w Silesii, jest 60 dni na testowanie, więc teoretycznie mam 60 dni na to, aby jeszcze zrezygnować, gdyby mi się po prostu nie sprawdził, więc to jest czad. Czad, bo jednak to jest, wiecie, droższa sprawa i dobrze by było, aby przetestować tak naprawdę porządnie, porządnie. No i będziemy go testować. Co wy na to? Testujemy Dysonica airwrapa. Już dawno chciałam. Dużo z was powiedziało, że przeskoczyło na suszarki, że jednak wolicie suszarki. No jestem ciekawa. Słuchajcie, ja mam déjà vu. To już było. Normalnie kojarzę ten patent. To jest niemożliwe, bo nigdy nie miałam Dysona. Jezu, jakie to jest długie. What? Ponoć jest mega głośne. Oli, testujemy, czy jest głośne? No dobra. Trzeba mieć ogólnie do tego wilgotne włosy, wiesz? Nie! Nie, no jest suszarka. Już jest w ogóle gruba ta końcówka, więc okej, tak to wygląda. Tu jest ta końcówka właśnie do modelowania i ja w tym pokładam wielką nadzieję, bo ja uwielbiam takie szczotki, lubię sobie odbijać włosy od nasady. Zamówiłam sobie w ogóle produkt wiralowy z TikToka do odbijania włosów u nasady, więc zobaczymy. Tym chyba nie jestem zainteresowana, tą końcówką. To jeszcze tylko Wam pokażę, dlatego że to jest dosyć ciekawe. Pan powiedział, że raz w tygodniu, maksymalnie dwa razy w tygodniu mamy czyścić tą końcówkę. Najpierw w taki sposób, więc to też jest, no, żebyśmy nie zapominały o tym, a później się nie zastanawiały, że coś się spaliło. I tutaj właśnie później sobie zdejmujemy to całkowicie i no, czyścimy również tym, wiecie, w taki sposób. Tak jakby te filtry, więc okej, alright. Wybrałam złotego, zastanawiałam się nad szarym, bo był też szary, ale jak zobaczyłam tego złotego, to stwierdziłam, że chyba ten. Aleluja, że w ogóle dojdzie do tego testu, ponieważ teraz 40 minut, nie no, może z pół godziny, szukaliśmy tego. Oliwier sobie wziął i schował za lustrem. To powiem Wam naprawdę, dobrze mój mąż to znalazł. Róbmy ten test, bo czekam na niego tutaj, słuchajcie, z niecierpliwością. Mam w ogóle wilgotne włosy, wiadomo. Umyte wilgotne, tu już wysuszyłam normalnie, ale w sumie to całe wilgotne są, no jednak. Pianka, używam pianki, mam taką z Nashi Style, coś takiego. Kupiłam kiedyś u fryzjera. Czy jest spoko? Wiecie co? Na pewno nie obciąża, nie skleja. Ale trochę jednak pokładałam większe nadzieje, że może będzie bardziej tak stylizowała, utrwalała te włosy, no ale dobra. Co z tym Dysonem? No przetestuję go na sobie, bo to tak naprawdę o to chodzi, żeby słuchajcie, go przetestować. Po rozmowie z panią na stoisku, pani powiedziała mi jedną rzecz, że musimy robić to z tutorialami Dysona, dlatego że można w bardzo nieumiejętny sposób posługiwać się airwrapem. I powiedziała, że jak ogląda niektóre TikToki albo niektóre testy dziewczyn, to bardzo nieumiejętnie posługują się tym. I ona mi to zaprezentowała wszystko na włosach, na takim puklu włosów powiedzmy. I byłam pod wrażeniem, jak ona to wszystko robi. Po czym na drugi dzień właśnie był już pan i nie było pani. I ten pan robił na tym samym puklu włosów to. I w ogóle nie mógł tego zrobić i chyba był nowy. Ja tam nie mam nic do nikogo, ale chyba był nowy. I wiecie co, trzyma ten pukiel i ja mówię, może pan mi jeszcze raz przypomnieć, jak ja mam to kręcić? A on do mnie mówi tak,
No, coś mi tu nie idzie. Oj, będzie pani miedzieć. Thanks. Naprawdę, thank you very much. Jakie mamy końcówki? No to mamy końcówki do grubych loków, końcówkę do cienkich i dłuższych. Mamy tutaj opcję suszenia z tym nawiewem, więc zaraz wykorzystamy, zobaczymy. Mamy, słuchajcie, szczotkę, ta jest chyba do grubych włosów? Nie, czy do cienkich? Nie, ta jest do cienkich. Prostującą od razu. Ta jest do grubych. No i mamy tutaj moją ukochaną modelującą szczotkę, którą testowałam wczoraj, jest genialna, więc nie będę jej już testować, bo sobie po prostu wczoraj umyłam, suszyłam, a teraz jeszcze raz tak jakby. Więc jeżeli będziecie się mnie pytać o to, to super mi się na tym modelowało. Mam cienkie włosy, bardzo cienkie włosy i wydaje mi się, że jednak fajnie jest, jak tak płynie po tych cienkich włosach, a nie się wplątują, więc jeżeli chodzi o to, to polecam. Mi najbardziej zależy na jednak tej lokówce, na tej końcówce i na tej końcówce. I to będę testować. Mega ładnie to kręci. Trochę sobie chyba moc zmniejszę, bo bardzo jest to mocne. Aż takiej mocy nie potrzebuję, ale bardzo mi się to podoba. I podoba mi się to, że te loki nie są takie przylizane. Wiecie, o co chodzi? Czekajcie. Ja to robię tak jak... Mega ładne te loki. O co chodzi tym dziewczynom, które nie są zadowolone? Fajnie to wygląda. Ponoć krócej się trzymają, tak niektóre dziewczyny mówią, ale właśnie może tutaj z pianką lepiej będzie, nie wiem. Z tyłu. Fajnie, że to jest tak pach, pach, pach. Ja tutaj nie rozchodzę się. Okej. Bardzo to jest szybkie, słuchajcie. Ułatwia to sprawę. Nad takimi lokami, które już mi się zakręciły, siedziałabym na pewno z 30 minut. A jestem, nie wiem, 4 minuty. Dobra, słuchajcie, ja to później będę układać jeszcze bardziej. Po prostu mi teraz zależy na tym, żeby je wykręcić. Przybliżę się do Was. I będę robiła to. Tu będzie mi łatwiej. Zmieniam stronę tych loków teraz. Jak się zmieniało? A, to. Muszę to właśnie opanować. Wiecie co, podoba mi się, bo ja to naprawdę zrobiłam bardzo, bardzo szybko i na pewno bym musiała godzinę, żeby wykręcić te wszystkie loki. Wszystkie, no nie jest ich dużo, ale no żeby dobrze się zakręciły. Nie wiem jak z trwałością, no bo mówią, że właśnie na tych airwrapach trochę jednak słabiej to się trzyma.
Nie wiem, ja mam swój kochany lakier, nigdy nie kupię innego. Beauty, Authentic Beauty Concept. Rzadko używam, bo rzadko. Co, jakoś tak tu jeszcze bym sobie trochę podniosła te włosy. A to za chwilę, to już tam sobie, wiecie, jakoś wywinę. Natomiast uważam, że naprawdę fajny efekt. W sensie bardzo ładne loki zakręcił. Był w 10 minut. Dajcie znać, czy testowałyście w ogóle teraz, jak ja go kupowałam. To od 5 maja pani mi powiedziała, że jest 60 dni na testy, więc mam 60 dni na to, żeby go oddać. Ale chyba myślę, że nie ma tutaj na co czekać, bo naprawdę mi się podoba. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten test przypadł Wam do gustu. Chyba jedyny w ogóle na moim kanale w historii włosowych eksperymentów. Na pewno nie będę ich robić. Nie lubię swoich włosów. Nie lubię w ogóle się czesać. Nie lubię tej czynności. Więc myślę, że nie będzie mi to jakiejś wielkiej przyjemności sprawiało. No ale dużo jednak, wiecie co, czekajcie, sobie natapieruję trochę. Dużo jednak było no takich, wiecie, niepewnych, jeżeli chodzi o tego airwrapa, bo jednemu się sprawdza, drugiemu się nie sprawdza. Czy jest wart swojej ceny, to ja tego w ogóle nie kwestionuję, bo to tak jakbym się zapytała, czy torebka Louis Vuitton jest warta swojej ceny. No wiecie, no to są jakby odgórne już rzeczy i to nie my ustalamy te ceny, ale bardzo jest fajne. Bardzo jest fajne i polubiliśmy się od pierwszego użycia, także to jest szok, bo nie w ogóle się nie spodziewałam tego. Tym bardziej, że dużo moich koleżanek mi napisało, że ma i że na początku w ogóle się nie lubiło, a później tak. Także zostaje, słuchajcie, ten tutaj Sonic i... cieszę się. Cieszę się, że mi się sprawdził. Jeszcze z tym sobie do końca nie umiem poradzić, ale to myślę, że kwestia czasu, jak wiecie, to koniecznie dajcie mi znać. I pamiętajcie o tym, że macie teraz 60 dni. Nie jest to żadna reklama, po prostu pani mi powiedziała, a myślę, że 60 to fajniej niż 30, nie? Bo tam wcześniej było 30. I bez podania żadnego powodu możecie Dysona pójść, oddać do sklepu. Oni go Wam przyjmą i zwrócą pieniądze. O, to chciałam powiedzieć. Dobra, buźka, pa!